witajcie kochani. Dzisiaj będzie kolejny filmik z holem zakupowym, ponieważ no tak miałam w tym miesiącu nastrój bardzo zakupowy, no i chciałam sobie troszeczkę tutaj uzupełnić braki. No i pokażę Wam rzeczy, które kupiłam. To też nie był jednorazowy zakup, tylko kilkudniowy. I teraz tak, zacznę może od produktów kosmetycznych, które kupiłam w drogeriach na przykład. To będzie tak. Zacznę od produktów z Essence, które w ostatnim czasie tutaj bardzo wzbogaciły moją kolekcję kosmetyczną. I kupiłam 4 nowe produkty z Essence. To będzie szminka taka, zaraz wam powiem jak ona się nazywa. Znowu zapomniałam sprawdzić przed filmikiem. Sparkling Angel. I to jest numer 3. O. I kolor tej szmineczki to jest taki brązowy. Ja wam może pokażę swatcha. Zobaczymy, czy będzie widać. Te szmineczki ja bardzo lubię z tego względu, że są bardzo nawilżające. Może nie grzeszą, jeżeli chodzi o długość utrzymywania się na ustach, ale za to bardzo ładnie one są takie nawilżające i ładnie bardzo rozświetlają usta. No i to jest taki plus, który w tych szmineczkach mi się podoba. Kolejną rzeczą to będzie lakier do paznokci, kolejny. I to jest taki rdzawy lakier do paznokci i to jest numer 64 Be Optimistic. O. No i myślę, że teraz na tą jesień, na zimę to będzie fajny taki odcień, który będzie pasować do tegorocznej kolekcji. No i kupiłam również 2 eyelinery. Jeden to jest 01 Blu-ray. I zaraz tutaj, ja go teraz mam na oczach. Wygląda on tak. Nie komentujcie moich brwi jak na razie, bo one są w trakcie zapuszczania, ponieważ chcę się umówić na nową metodę wyrywania brwi, która się nazywa bodajże Tinting Brows, coś takiego. I chodzi o to, że idziemy do takiej pani azjatki i ona dwoma nitkami nam tutaj te brwi depiluje, także niestety, ale muszę sobie je na razie zapuścić, żeby mieć ładny kształt później. No, ale jeżeli Wam to nie przeszkadza, to możecie się przyjrzeć, jak ten eyeliner wygląda. Jest bardzo fajny, bo jest to taki ciemny granat, zaraz Wam pokażę, bardzo mocno napigmentowany, bardzo fajnie. Jest fajny pędzelek przy okazji. Tutaj możecie zobaczyć. Fajny pędzelek, jest cieniutki, bardzo precyzyjny. A drugi to jest 02 Prismatic White. I on jest taki biały, z taką poświatą jakby różową. Tutaj zrobię obok swatcha. No i on wygląda. Tak. No i są mega śliczne. Tylko ja mogę na ich temat zrobić odrębną recenzję. Bo na razie mam wypróbowany ten granatowy i nie jestem pewna, ale to chyba tak. Raz na jakiś czas, jak za blisko tutaj linii rzęs robię, to strasznie szczypie, ale nie wiem, to pewnie ma dużo alkoholu albo coś, będę musiała później sprawdzić w składzie. Jeżeli chodzi o produkty jeszcze tutaj, które kupiłam w takim super dragu, to zaraz wam pokazuję. To są produkty z firmy Vaseline. I kupiłam sobie taki antyperspirant. Bardzo ładnie pachnie, ja już go kiedyś wcześniej miałam. 0% alkoholu i to jest Aloe Fresh 24 Hours Protection. No i bardzo fajnie pachnie, taki jest bardzo... Poczekajcie chwilkę. No dobrze, już jestem, musiałam coś zrobić, ponieważ mój kot się dobierał do mojego kolejnego zakupu, który zaraz Wam pokażę.
prostu niemożliwy ten kocur. No dobrze, więc tak, więc to jest tutaj ta, ta kuleczka taka, bezalkoholowa. Kolejnym produktem z Vaseline to jest Aloe Vera i to jest taki Lip Therapy. No i to jest taki, taka wazelina do ust i słuchajcie, nie dość, że to super pachnie, bo jest rewelacyjne. Przepraszam, jest jeszcze. Chodź tu, kocie, chodź tu. Jest to rewelacyjne, bo jest takie zielone. I słuchajcie, jak to pięknie błyszczy na ustach. Zaraz Wam pokażę. Świetnie, po prostu. A jak jest jeszcze takie lepsze światełko, no to popatrzcie. Jest po prostu rewelacja. Macie jakąś szminkę taką matową i chcecie, żeby te usta były takie bardziej takie nawilżone i tak pięknie się błyszczały, to żadnego błyszczyka, tylko kupujcie to, bo jest rewelacja. No i standardowo też kupiłam krem do rąk, ponieważ tutaj tych kremów do rąk dosyć dużo używam. I to jest też z firmy Vaseline i to jest Healthy Hand and Nails Conditioning. Co mogę powiedzieć na ten temat? To bardzo ładnie pachnie, świeżo. I to ma tutaj, to ma, moi drodzy, budować nie, to ma, na o, to ma nawilżać i odżywiać nasze paznokcie. Jeżeli chodzi o ten krem, to nie jest on chyba za bardzo wydajny, bo jest taki bardzo mokry i na przykład w porównaniu do tego drugiego kremu, który cały czas używałam, tego małego, ta konsystencja jest bardziej płynna niż tamtego drugiego, no ale zobaczymy, na jak długo będzie starczyć i jak tutaj będzie się sprawować. Kolejną rzeczą to skończył mi się suchy szampon do włosów. No i chciałam sobie wypróbować kolejny, bo miałam z tej samej firmy, tylko że ten różowy i przeszkadzał mi zapach, ale teraz mam ten zielony. No i zobaczymy, jak to będzie działać. To znaczy, jeżeli chodzi o działanie, to mi odpowiada, bo tak jak już mówiłam, jest to fajna sprawa, bo czasami, nie wiem, jest mało czasu, zaśpimy albo się spieszymy i chciałybyśmy te włosy mieć takiej lepszej kondycji. No i taka sprawa to jest naprawdę rewelacja według mnie, więc każdej z Was polecam, żeby chociaż takie małe opakowanie na w razie czego mieć. Dodatkowo nowy róż z Bourjois do policzków i to jest 16 Rose. I tutaj zaraz Wam pokażę. I to jest taki fajny, różowy. Ja go dzisiaj też mam na sobie. Tutaj ładnie widać chyba. I to jest ten. Jest fajny. Ja w ogóle te róże z Bourjois bardzo lubię. No, znowu mi leci wszystko. Ponieważ mają fajny pędzelek, który również ładnie nadaje kształt. I tak naprawdę czasami używam tego, a czasami używam specjalnego pędzelka do różu. No i posiada też lusterko, co też jest fajne i wygodne. Także opakowanie bardzo fajnie jest pomyślane. Kolejną rzeczą to jest szampon do włosów. To jest szampon z Johna Fridi, London, Paris, New York, Brilliant Brunette, czyli tutaj ma wzmocnić głębię koloru. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Ja korzystałam też z brązującego takiego szamponu do włosów z Timotej, specjalnie do brązowych włosów. No i byłam z niego zadowolona. Zobaczymy, czy ten będzie jakoś odbiegać od tych takich zwykłych szamponów. Słyszałam, że niby z tym blondem to tak super bardzo działa i poprawia ten kolor. No zobaczymy, jak wyjdzie na moich włosach. Tak, kolejny zakup jeszcze to moi drodzy, jest podkład, który kupiłam, ale wydaje mi się, że będzie troszeczkę za ciemny. No ale zobaczymy, bo może jednak nie, spróbuję go wytestować, bo teraz troszeczkę będę się budować tą opaleniznę chusteczkami samoopalającymi. No i więc zobaczymy, może wtedy będzie dobrze. Mój kot oczywiście jak zwykle do każdego filmiku musi się przyłączyć.
musi się przyłączyć, tak, i patrzeć, i tutaj brać udział czynny. No i wracając tutaj do zakupów, teraz zakupiłam sobie podkład Dream Satin Liquid 30 ml, to jest z Maybelline. No i ten kolor to jest 48 Sun Beige, ale wydaje mi się, że może być trochę za ciemny na mnie. Chociaż zobaczymy, bo tak porównując do tej buteleczki, którą miałam z L'Oreal'a, True Match, to jakoś nie ma takiej dużej różnicy. No zobaczę. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. I było w promocji, jeżeli kupimy dwa produkty z Maybelline, to będą one za 18 euro. Także kupiłam również maskarę do rzęs, która ma pogrubiać i wydłużać. I to jest kolor black, czyli czarny. No i zobaczymy. Ja ogólnie nie lubię tych plastikowych szczoteczek do rzęs, bo bolą mnie później po prostu, nie wiem, rzęsy, powieki, oczy, no tak ogólnie jakoś tak mi jest nieprzyjemnie. No ale tak zachwalaliście, więc postanowiłam, że spróbuję i tą promocję sobie wykorzystam. No i tak, i jeszcze chciałam tutaj spróbować znaleźć, ponieważ jedna z Was bardzo poleca Make Up For Ever HD, HD, ten podkład, i właśnie za takim się rozglądałam specjalnie do sesji zdjęciowych, ponieważ teraz już mi przyszły nowe lampy oświetleniowe do Polski. Niedługo będę tutaj chciała je sobie przywieźć tutaj do mnie, do Irlandii, no i chciałabym porobić parę fajnych portretów, no i zobaczymy jak to wszystko będzie wychodzić. No i szukałam jakiegoś profesjonalnego podkładu specjalnie do sesji fotograficznych. No i niestety tego Make Up For Ever u mnie nie znalazłam, ale znalazłam z firmy Smashbox Cosmetics. I tutaj pani mi poleciła specjalną serię Studio Skin 15 Hours Wear Foundation. I tutaj ma SPF 10, też 30 ml. On wygląda tak w opakowaniu. W ogóle to opakowanie jest takie bardzo fajne, takie gładziutkie i fajne. Podoba mi się. I to wygląda, moi drodzy, tak, ten podkład. I on jest, jeżeli chodzi o krycie, to jest średnio kryjący do pełnego krycia, ponieważ tutaj tą intensywność można sobie i to krycie budować. Jest dobry do mieszanej cery i nie powoduje błyszczenia się i świecenia jej. No i co mogę powiedzieć? Dzisiaj mam go dopiero pierwszy raz na sobie i wyglądam w ten sposób. I powiem Wam, że jak na dzisiaj moje pierwsze wrażenie, to, że ja zawsze na całą twarz wykorzystywałam jedną pompkę podkładu standardowego. W tym przypadku musiałam wykorzystać dwie pompki, więc zobaczymy. Ale jeżeli chodzi o efekt i to, co zrobił na mojej buzi, i faktycznie ta buzia się nie błyszczy i wygląda tak bardzo, tak satynowo, mogłabym powiedzieć, to jest fajny efekt. Jak sprawdza się przy zdjęciach i przy tych fleszach, przy tych lampach, to jeszcze nie mogę powiedzieć Wam, ale ja go mam dzisiaj dopiero pierwszy dzień, także na razie nie chciałabym się wypowiadać, ale na pewno porównam ten podkład z L'Oreal'em, z Maybelline, który też kupiłam, ten, co mówiłam, że może być za ciemny, i z Bourjois, tym delikatnym. No i na pewno te cztery będę chciała Wam porównać, no i powiem Wam, co o nich sądzę. No ale ten cenowo jest z tej wyższej półki, bo kosztował 38 euro. No i zobaczymy, jak będzie się sprawować. Jestem z tego bardzo zadowolona, bo jest taka profesjonalna linia z tych kosmetyków, no i to mnie bardzo cieszy. A dodatkowo pani właśnie w tym sklepie zaprosiła mnie, ponieważ 11 listopada będzie, tylko oczywiście znowu mi wyleciało z głowy, kto będzie, ale będzie jakaś gwiazda make-upu, która przyjeżdża z Anglii tutaj do nas, i umówiłam się na make-up 11
11 listopada, także jestem ciekawa, jak ta pani stylistka mnie pomaluje. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o zakupy kosmetyczne. No i teraz powiem Wam hit tych moich wszystkich zakupów. Rozglądałam się bardzo za kurtką na zimę. I byłam ostatnio u znajomej i przyszła jej koleżanka i po prostu weszła w kurtkę i ja się w niej zakochałam i się zapytałam, gdzie Ty ją kupiłaś, dziewczyno, bo jest rewelacja, po prostu bomba. No powiedziała mi, że w Meksie. No to ja tutaj szczwanie stwierdziłam, że no może w takim razie do tego Meksa bym sobie podeszła i zobaczyła. Ta moja druga koleżanka kupiła sobie bardzo piękną torebkę, też z Meksa i rewelacja. Mi ten sklep bardzo się podobał, jak byłam kiedyś w Stanach, tylko że ceny trochę przerażały. Jak na tamte czasy, no teraz nie powiem, że ten sklep jest tani, ale warto. No i zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Chciałam kupić taką kurtkę z Gapić od tej mojej koleżanki, ale jak założyłam, to się okazało, że to nie jest mój fason. I moi drodzy, kupiłam sobie w pięknym fioletowym kolorze, tutaj, z takim kapturem i z takim misiem. I ja zaraz tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda, słuchajcie, ta kurtka. Jest rewelacyjna, jest taka cieplutka, jest taka milusia, jest tak wykonana, że po prostu masakra i naprawdę nie szkoda pieniędzy na takiego typu rzeczy. Zaraz Wam pokażę, się zamknę. O, tutaj jeszcze ma takie miski. Jeżeli chodzi o kieszenie, to ma wykończone polarem i tak bardzo ładnie tutaj widzicie, jest wcięta. Do tego kupiłam sobie już w Penisie, takim zwykłym, na ciemny sklep, kupiłam sobie taki żółty kołnierz, taki szal, który pięknie tutaj do tej kurtki wygląda, bo już dzisiaj ją nosiłam. I kupiłam sobie taką torebeczkę, również żółtą, taką w takim starym stylu. I to było po 5 euro. To po 5 euro i ten szal po 5 euro i po prostu rewelacja. No i chciałam Wam pokazać i teraz niedługo zrobię zdjęcia w tej nowej kurtce, no i Wam pokażę, jak wygląda, ale jest po prostu rewelacyjna, bombowa. Kończę, bo już mi widzę tutaj, że bateria pada i pozdrawiam Was gorąco i cieplutko. Dajcie znać, jak podobały Wam się moje zakupy, jak wygląda nowy podkład na razie tak w kamerce. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmiku. Buziaki, trzymajcie się, pa!